Polska, dlatego że oprócz stalinowskich podejść było jeszcze podejście trockistowskie, które zasadniczo się różniło od podejścia stalinowskiego. Zapoznałem się z tym tematem, badając źródła. Źródłem osobowym dla mnie był przede wszystkim zmarły w zeszłym roku nestor polskich trockistów, profesor Ludwik Haas, który był trockistą ideowym jeszcze przed wojną. I wiele lat spędził za trockizm prześladowany. Tak. No za czasów PRL-u. To też łamie pewne stereotypy ludzi, którzy myślą, że to było wszystko jedno. Od komunizm, a tym czasem komuniści prześladowali komunistów według tego stereotypu, by się okazało. No właśnie. Pytanie dlaczego? No właśnie. Proszę Państwa, otóż profesor Haas w Polsce Niepodległej też siedział za trockizm, ale krótko. Krótko i pozwolono mu studiować. 3 lata studiował historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, więc miał dobre przedwojenne przygotowanie metodologiczne. Jego ojciec pracował w izbie celnej Wojewódzkiego Urzędu Pocztowego w Stanisławowie. Można powiedzieć frontowe, wschodnie województwo. I młody wówczas student Ludwik Haas został aresztowany, ale miał szczęście. Nie rozpoznali, że on był trockistą, bo gdyby go rozpoznali, to prawdopodobnie w pierwszej kolejności byłby zamordowany. Trockistów mordowano w pierwszej kolejności, jeszcze przed naszymi oficerami w Katyniu i w Kozielsku, tylko nielicznych naszych oficerów mordowano od razu, takich jak na przykład generał Olszyna Wilczyński, który był na listach proskrypcyjnych, przeznaczony do natychmiastowego zamordowania i zamordowano go od razu po aresztowaniu i identyfikacji pod Sopoćkiniami w wrześniu 1939 roku. No, jego prawdopodobnie dlatego umieścili na tej liście proskrypcyjnej, bo w 20 roku był polskim komendantem wojennym Kijowa. Natomiast trockistów również mordowano w pierwszej kolejności. No właśnie dlaczego? To komuniści i to czystej wody. Partia trockistowska w Polsce przed wojną nazywała się bolszewicy-leniniści, żeby nie było wątpliwości. Była jedną z partii założycielek czwartej międzynarodówki na kongresie założycielskim w 1938 roku jeszcze za życia Trockiego. Otóż młody Ludwik Haas miał szczęście, że go nie rozpoznano jako trockistów i został aresztowany jako syn polskiego urzędnika pocztowego. Dopiero po pół roku, jak on mi opowiadał, funkcjonariusze NKWD się zorientowali, że mają w rękach trockistę, ale to był wydział ten od polskiego aparatu państwowego, od poczty polskiej. I ci funkcjonariusze, jak twierdził profesor Haas, się wystraszyli, że mogą odpowiadać za brak czujności. I on już był skazany jako rodzina polskiego funkcjonariusza państwowego. I dlatego spędził w Orkucie 8 lat w łagrze i potem jeszcze 8 lat na posieleniu, a nie poszedł do ziemi. Później natomiast już za trockizm siedział w Polsce Ludowej. No proszę patrzeć, proszę Państwa, jak to z tymi stereotypami. Podobno PRL była państwem komunistycznym, a tutaj ideowego komunistę, powiedziałbym prawdziwego komunistę, z takim stażem jeszcze przedwojennym, za ten trockizm karano. I tu, proszę Państwa, załamują się stereotypy obecnej propagandy. Są niediagnostyczne, albo bardzo mało diagnostyczne te stereotypy. W ogóle niediagnostyczne, proszę Państwa, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę źródła, a nie oceny, i nie tak zwane opracowania, tak zwanych autorytetów, to, proszę Państwa, okazuje się, że to, co było komunizmem w Związku Radzieckim, przeszło długą ewolucję. Tą ewolucję po raz pierwszy uświadomił mi
przedwojenny, wybitny polski historyk Kucharzewski w jego wielotomowym dziele Od Białego Caratu do Czerwonego. Później uświadomił mi to również profesor Haas i źródła trockistowskie, które on mi wskazał. Otóż, proszę Państwa, zaraz po rewolucji rzeczywiście można mówić o państwie komunistycznym, które dążyło do światowej rewolucji. I tutaj kłania się Marx. Otóż Marx twierdził, że rewolucja i budowa socjalizmu będzie możliwa dopiero w takich krajach, w których stan sił wytwórczych będzie tak wysoki, że umożliwi pełne zaspokojenie potrzeb mas pracujących. Niewątpliwie takim krajem nie była Rosja na początku XX wieku. Co do tego nikt nie miał najmniejszych wątpliwości. Takimi krajami były natomiast kraje zachodnie. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, a być może i Stany Zjednoczone. Otóż w 17 roku tak się złożyło, że rewolucja zwana socjalistyczną, czy komunistyczną, jakby teraz powiedzieli dzisiejsi propagandyści przebrani za naukowców, a przed wojną to się mówiło po prostu rewolucja bolszewicka, i to jest precyzyjne określenie, bo dokonała jej partia bolszewików. Proszę Państwa, ta rewolucja zwyciężyła właśnie w zacofanym kraju. I wobec tego prawdziwi marksiści, z Leninem na czele i z Trockim na czele, uważali, że to powinien być tylko przyczółek do rewolucji światowej. Bo w Rosji się nie da zbudować socjalizmu, a tym bardziej komunizmu. W związku z czym z Rosji bolszewickiej uczyniono przyczółek do eksportu rewolucji. Ten eksport próbowano robić. Bardzo szybko przystąpiono do eksportu rewolucji. Najpierw w Niemczech, po załamaniu się Niemiec kajzerowskich, tacy bojownicy właśnie jak Róża Luksemburg czy Karol Liebknecht, spróbowali zrobić rewolucję, która zresztą bardzo pomogła naszym powstańcom poznańskim. Gdyby nie ta rewolucja w Niemczech, to o wiele trudniej byłoby spacyfikować garnizony niemieckie, które stacjonowały czy w Poznaniu, czy w innych miastach zaboru pruskiego. To tak na marginesie. No ale proszę Państwa, tą rewolucję bolszewicką stłumił rząd, w którym podstawowe teki mieli socjaldemokraci. I to stłumili tę rewolucję bolszewicką krwawo. Róża Luksemburg i Karol Liebknecht zapłacili życiem za to. Proszę Państwa, spróbowano też budować w Bawarii państwo robotnicze, czyli bolszewickie. Spróbowano i nawet przejęto na jakiś czas władzę, na parę miesięcy tego na Węgrzech. Belakun przecież stał na czele tej rewolucji. Wszystkie te działania były wspomagane przez bolszewików z Moskwy. Ostatnią próbą, już również nieudaną w eksportu rewolucji, była ofensywa radziecka w 20 roku na Warszawę. Armia radziecka i jej przywódcy liczyli, że jak staną na granicy z Niemcami, to znowu wybuchnie rewolucja w Niemczech. Jak staną na granicy karpackiej, to znowu wybuchnie rewolucja na Węgrzech. Dlatego Stalin, który był politrukiem w armii radzieckiej, zamiast iść tutaj wspomagać wojska radzieckie, wojska bolszewickie walczące pod Warszawą, szedł na południe, na Lwów, bo chciał jak najprędzej osiągnąć Karpaty i wywołać rewolucję na Węgrzech. A to się nie udało. Polski chłop, bo przecież główną masę naszej armii w owym czasie stanowili polscy chłopi. Ludność chłopska, ludność wiejska to było 70, nawet ponad 70%
ludności polskiej. Mniej więcej taki procent był w naszej armii, milionowej armii walczącej z bolszewikami. Premierem rządu w owym czasie był prawdziwy chłop i zarazem prawdziwy polityk ludowy Wincenty Witos. No i proszę Państwa, co się stało? No, eksport rewolucji się nie udał. Co było z tym fantem zrobić? Z marksizmu wynikało, z dzieł Marksa, które były objawieniem przecież dla bolszewików, to tak, Pismo Święte, wynikało, że w Rosji nie ma mowy o budowaniu socjalizmu. Co do tego Trocki nie miał żadnych wątpliwości, Lenin już wtedy chorował, ale jak twierdzą trockiści, Lenin był podobnego zdania jak Trocki. Odrębnego zdania był Stalin. Otóż Stalin stworzył coś, co nazwano teorią możliwości budowy socjalizmu w jednym kraju. No bo marksizm klasyczny, już tak to nazwijmy, marksizm trockizm uważał, że rewolucja musi zwyciężyć co najmniej w grupie krajów, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Nie ma mowy o tym, żeby w jednym kraju budować socjalizm, nawet i rozwiniętym, a co dopiero takim zacofanym jak Rosja. No, a tutaj zwyciężyła tylko w jednym kraju. I co z tym fantem zrobić? Otóż Trocki uważał, że państwo bolszewickie w Rosji, no później już Związek Radziecki, powinno służyć eksportowi rewolucji. Komintern, który zakładał Lenin i Trocki, Stalin jeszcze wtedy stanowił drugi, a może nawet trzeci garnitur. Komintern miał służyć eksportowi rewolucji. I cały aparat państwa polskiego miał, państwa radzieckiego miał służyć eksportowi rewolucji. W związku z czym partie komunistyczne i robotnicze, bo one w jednych krajach się nazywały wprost komunistyczne, w innych robotnicze, były ważniejsze w hierarchii niż organa państwowe radzieckie. Bo państwo radzieckie miało służyć rewolucji, a nie na odwrót. I dlatego według standardów Trockiego, a pamiętajmy, że Trocki był długi czas ludowym komisarzem spraw wojennych, któremu podlegał wywiad wojskowy GRU. Otóż organom wywiadowczym państwa radzieckiego w okresie Trockiego nie wolno było werbować na agentów członków partii komunistycznych i robotniczych. Takie standardy obowiązywały za Trockiego. To było zresztą logiczne z punktu widzenia hierarchii wartości. Wywiad miał wspomagać partię, a nie odwrotnie. Partia była nad wywiadem. No ale proszę Państwa, Stalin był odmiennego zdania. Stalin uważał, że trzeba budować socjalizm tam, gdzie się da, to znaczy w Rosji czy w Związku Radzieckim. I wobec tego partie kominternowskie powinny służyć państwu radzieckiemu. Mało tego, proszę Państwa, to bardzo istotna sprawa. Stalin w związku z tym uważał, że organy wywiadowcze państwa radzieckiego mają prawo, a nawet obowiązek werbować na swoich agentów członków partii komunistycznych i robotniczych, bo wywiad państwowy jest ważniejszy. No po prostu można by to tak ująć popularnie. Ojczyzną wszystkich proletariuszy na całym świecie jest Związek Radziecki i wobec tego oni powinni tej ojczyźnie służyć. To mniej więcej rozumiano tak. Słowa nabrały tam innego znaczenia. Otóż co to znaczyło patriotyzm w rozumieniu stalinowskim? Patriotyzm to miał miejsce wtedy, jeżeli człowiek radziecki kocha swoją ojczyznę. A co to jest nacjonalizm? A nacjonalizm to jest wtedy, jak ktoś, kto nie jest człowiekiem radzieckim, tylko jest obywatelem innego państwa, bardziej kocha swoje państwo niż Związek Radziecki. To jest nacjonalizm. Burżuazyjny oczywiście nacjonalizm. No a co to jest internacjonalizm? Internacjonalizm polega na tym, że człowiek nieradziecki, czyli obywatel innego państwa, bardziej kocha Związek Radziecki niż swoją ojczyznę.
No swoją ojczyznę też mógł kochać, ale w drugiej kolejności. No, to jest stalinowska siatka pojęcia właściwie stereotypów. Więc to generalnie musiało doprowadzić do zasadniczego konfliktu między trockistami a stalinowcami. Oczywiście, zasadniczego konfliktu. To nie było tylko personalne spory. No bo w fundamentach, w wizji był, fundamentalnej tak się różni. Tak jest, to był spór ideologiczny. Przy czym nie ulega najmniejszej wątpliwości, że prawdziwy marksizm reprezentował Trocki, a nie Stalin. Więc u Stalina możemy mówić o pewnej, czy nawet bardzo konkretnej formie imperializmu radzieckiego, rosyjskiego. A no właśnie, tu dochodzimy do bardzo istotnej sprawy, która jest albo przemilczana, albo zdawkowo traktowana przez obecnych historyków, bo burzy ich obecne stereotypy. Dla nich Trocki, Stalin, no powiedziałbym, to wszystko komunistyczne słowo. Czy oni tak rozumują, bo oni są mentalnie, kompletnie zrusyfikowani, ale zrusyfikowani w sensie stalinowskim, a nie w sensie tym dawno rosyjskim, carskim. Nie zdając sobie zresztą z tego sprawy, bo są nastawieni antyrosyjsko, antykomunistycznie, antyradziecko, ale mentalnie, metodologicznie tkwią w tamtej metodologii. No ale proszę Państwa, jak to wygląda w świetle źródeł? Otóż wygląda to tak, że o ile Trocki się opierał i Lenin opierali się na rewolucjonistach prawdziwych, ideowych, wśród których ze zrozumiałych względów bardzo znaczny procent stanowili bolszewicy pochodzenia żydowskiego. A dlaczego? No dlatego, że ludność żydowska w Rosji była prześladowana. Ludność żydowska była prześladowana, dyskryminowana i Rosji carskiej nie traktowała bynajmniej jako swojej ojczyzny. Byli prześladowani robotnicy żydowscy klasowo, a wszyscy Żydzi narodowo. Czyli mieli, można powiedzieć, podwójne racje, żeby walczyć z caratem. Zresztą to stwierdzenie znalazło się w materiałach trockistowskich z lat 30., żeby Państwo nie myśleli, że ja to wymyśliłem. Powołuję się na źródło autorskie. W takim oświadczeniu bolszewików, leninistów po likwidacji Komunistycznej Partii Polski to się znalazło. Otóż, proszę Państwa, Stalin, powoli odchodząc, nie od razu, ale powoli odchodząc od tego prawdziwego marksizmu, czy może nawet marksizmu-leninizmu, zostawiając z niego tylko szyld i pewien pakiet propagandowy, przede wszystkim ze względu na tak zwanych, jak on to nazywał brutalnie, pożytecznych idiotów za granicą. To była ta przynęta, na którą się łapało za granicą ludzi. Coraz bardziej przechodził na nową, czerwoną wersję rosyjskiego imperializmu. Od białego caratu do czerwonego, jak pisał Kucharzewski. No, siłą rzeczy musiał rozprawić się ze starą ideową bolszewicką kadrą. I dlatego w latach 30. Stalin dokonał dosłownie rzezi tej starej bolszewickiej kadry, wśród której dominowali towarzysze pochodzenia żydowskiego. To jest bardzo ciekawa rzecz, pomijana przez współczesnych. No i z jednej, i z drugiej strony, bo burzy stereotypy obu wysokich walczących stron. No ale taka jest prawda. Proszę Państwa, jak czytamy na przykład przedwojenne, ja to nazywam paleolandeckie teksty, gdzie wylicza się głównych bolszewickich przywódców w Rosji porewolucyjnej, wymieniając przy tym ich dawne żydowskie nazwiska, no to proszę Państwa, prawie wszystkich tych ludzi Stalin wymordował. Taka jest prawda. Czyli jeżeli jeszcze w 20 latach te paleolandeckie teksty były aktualne, to już w latach 30 nie bardzo, najdelikatniej mówiąc, a właściwie w ogóle traciły na aktualności. No w końcu samego Trockiego zamordowano. Chociaż przebywał w Meksyku pod ochroną, ale
tylko zamordowano w końcu wywiad radziecki. I teraz, proszę Państwa, na kim się wobec tego Stalin mógł oprzeć? Na rosyjskiej biurokracji. I to odkrycie jest dziełem Trockiego. Trocki zauważył, że coraz większą rolę i w partii bolszewickiej, i w aparacie państwa radzieckiego odgrywają po prostu biurokraci, partyjni i państwowi. Mało tego, proszę Państwa, w 1938 roku Trocki napisał, ja tu w pamięci to podam, ale istotę ten mój tekst odda, mianowicie Trocki napisał w 1938 roku, że albo klasa robotnicza radziecka obali władzę biurokracji partyjno-państwowej, albo też prędzej czy później ta biurokracja pod hasłami budowy demokracji i gospodarki rynkowej odbuduje kapitalizm. No, 2 lata potem Trocki został zamordowany. To była odpowiedź biurokracji. No, proszę Państwa, nie ulega wątpliwości dla badacza źródłowego, że Stalin odbywał i Stalin kierowane przez niego państwo odbywało konsekwentną ewolucję od marksizmu-leninizmu w kierunku no, po prostu czerwonego imperializmu rosyjskiego. Ostatecznym momentem był tu wybuch wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku. Jeszcze do 1941 roku ta frazeologia bolszewicka była podtrzymywana, bo Stalin jeszcze brał pod uwagę możliwość eksportu rewolucji przy pomocy armii radzieckiej. No i jak twierdzą niektórzy badacze, właśnie w 1941 roku planował uderzenie na Niemcy hitlerowskie przy użyciu haseł tych właśnie jeszcze marksistowsko-leninowskich, no ale Hitler był szybszy, uderzył wcześniej i po ataku Hitlera na Związek Radziecki następuje już jawny zwrot w kierunku, no nazwijmy to, rosyjskiego patriotyzmu. Przecież nazwa tej wojny. Przecież Stalin nie nazwał wojny z Hitlerem wojną o zwycięstwo rewolucji bolszewickiej. Takiej nazwy używał Trocki w 1920 roku i Lenin. Stalin już nie. Stalin nazwał to wojną ojczyźnianą. To była wojna ojczyźniana. No, to już z marksizmem, leninizmem nie ma żadnego związku. Mało tego, proszę Państwa. W wojsku, które było ukochanym aparatem Stalina, wojsko i policja, zerwano już z ostatnimi pozostałościami Armii Czerwonej Bolszewickiej. Bo jeszcze do 1941 roku nie było stopni wojskowych, które po rewolucji zniesiono, tylko były funkcje. Funkcje i odznaki funkcji na kołnierzu. Więc był na przykład dowódca brygady Kombryk, dowódca dywizji Komdiv, komendant armii. To były funkcje, to nie były stopnie wojskowe. Pagonów w ogóle nie było. No a w zimie 1941-1942 przywraca się stare stopnie rosyjskie, jak w armii carskiej, pagony, które bolszewicy w czasie rewolucji zrywali czasami łącznie z głową oficerom, bo przecież to była rewolucja na zasadzie gramotnych dawaj, białoruczki dawaj, a oficerowie to były właśnie białoruczki gramotne. A tu się przywraca w takim samym kształcie, z minimalnymi zmianami, no na przykład nie było praporszczyka już, tylko był młodszy lejtenant, no i nie było sztabskapitana, tylko starszy lejtenant. No to były kosmetyczne zabiegi, pagony generalskie trochę inne były niż za Rosji carskiej, ale poza tą kosmetyką przywrócono stopnie ordery wzorowane na carskich. Mało tego, jednostkom nadawano tytuł gwardyjskich jednostek, nawiązując do starych
tradycji gwardii carskiej. I już obowiązywał tytuł, na przykład major jednostki gwardyjskiej miał tytuł towarzysz gwardii major. I nie taktem było mówić towarzysz major, jeśli on był z jednostki gwardyjskiej. Więc wracają te sprawy. Popi wrócili do wojska. Nawet Hemar napisał taki kabaret, gdzie mówi, że te właśnie duchowieństwo z kajdanów rozkute, ubrane w habity, słowa modlitewne sobie przypomina, za kogo się oni modlą, za Stalina. Więc tak wyglądała, proszę Państwa, rewolucja już wewnętrzna, której oczywiście nie zauważono i nie zauważają do dzisiaj badacze tego w Polsce. Bo to burzy ich stereotypy. No a jak wyglądała sytuacja w Polsce po zajęciu jej przez armię radziecką? A no tutaj Stalin opierał się przede wszystkim na byłych KPP-owcach i na tych PPR-owcach, którzy tworzyli PPR i Gwardię, potem Armię Ludową w konspiracji na terenie Polski. I między tymi dwoma grupami rozegrała się ostra, wręcz krwawa walka o władzę. No i jak niedawno jeden z badaczy IPN-u w swoim artykule, w dodatku sobotnio-niedzielnym tydzień temu w Rzeczpospolitej napisał, ci KPP-owcy zwalczali tych miejscowych komunistów, pisząc na nich donosy do Moskwy i oskarżając o nacjonalizm polski. To była groźna broń, bo Stalin się potwornie bał nacjonalizmu polskiego. No jeszcze go siedzenie bolało po laniu, jakie dostał w 20 roku. Przecież wtedy konarmia Budionnego, z którą był związany towarzysz Stalin jako politruk, dostała potężnie w siedzenie od zgrupowania kawalerii pod dowództwem naszego pułkownika, później już generała Rumla. To była słynna bitwa pod Zamościem, czy pod Komarowem, jak kto woli, w 20 roku. Ostatnia wielka bitwa kawaleryjska w historii świata. Więc Stalina pupa bolała jeszcze po tym i potwornie bał się polskiego nacjonalizmu. Ci KPP-owcy byli z towarzyszem Bermanem, Mincem na czele, wygrywali to. No i dlatego im Stalin powierzył tutaj władzę nad Polską. Oni się oczywiście rozprawili ostro z tym prawicowo-nacjonalistycznym odchyleniem w partii, z Gomułką na czele. I teraz, proszę Państwa, zaczęto w Polsce stalinizm, który miał ten cały autoraż komunistyczny, no bo trudno było w Polsce robić autoraż w postaci rosyjskiego, choćby czerwonego imperializmu. No, Stalin był zbyt dobrym propagandystą, żeby taki błąd popełnić. No ale proszę Państwa, stalinizm się skończył, przyszedł 56 rok. Właściwie załamanie się stalinizmu w 56 roku to było załamanie się resztek tego marksizmu-leninizmu w wersji stalinowskiej. Potem już właściwie to już najwyżej służyło dla łapania pożytecznych idiotów za granicą. Dlatego, że w krajach trzeciego świata już Związek Radziecki popierał przede wszystkim ruchy narodowo-wyzwoleńcze, więc stawiał na tamtejszy nacjonalizm. No jeszcze we Francji, we Włoszech, na zachodzie, w Niemczech jeszcze posługiwano się tym autorażem marksistowskim. Proszę Państwa, jedyną prawdziwą wersją marksizmu-leninizmu, czy komunizmu, jak kto woli, został trockizm. I dlatego w 1957 roku odbył się kongres IV Międzynarodówki Trockistowskiej, gdzie opracowano program działania w nowej sytuacji i postawiono przede wszystkim na infiltrację partii komunistycznych i robotniczych na terenie obozu socjalistycznego.
Bo tam uważano, że chyba słusznie, że to jest najkrótsza droga do reaktywacji prawdziwego komunizmu. No i proszę Państwa, tutaj na terenie Polski wielkie zasługi dla czwartej międzynarodówki mieli tacy działacze jak przede wszystkim profesor Haas, który był, powiedzmy sobie szczerze, nestorem trockizmu w owym czasie. Zresztą inni również byli działacze trockistowscy, no a z młodego pokolenia przede wszystkim tacy działacze jak Jacek Kuroń, Karol Modzelewski. To byli ludzie bardzo inteligentni, znali marksizm dość dobrze i oni rozumieli, że jedyną wersją komunizmu jest trockizm. Dlatego nie należy im się dziwić, że nawiązali kontakt z czwartą międzynarodówką w tym czasie i pod wpływem programu czwartej międzynarodówki i pod okiem profesora Haasa opracowali swój słynny list otwarty do partii, za który w 1965 roku zostali aresztowani, znaczy przepraszam, najpierw pierwszą wersję opracowali w 1964 roku, jeszcze jako członkowie PZPR, wystąpili z nim, no i za to zostali wyrzuceni z partii. Bo za wystąpienia na forum partyjnym w okresie już po 1956 roku do więzienia nie zamykano. No ale potem już jak opracowali następną, pod względem redakcyjnym, zresztą literackim, dużo lepszą wersję swojego listu otwartego do partii, to już za próbę jej rozpowszechniania zostali aresztowani i skazani. No proszę Państwa, sięgnijmy do źródeł. Ja tu zresztą na ten temat pisałem w czasach PRL-u i tak samo pisałem za trzecie RP. Więc proszę bardzo, tutaj cytat z listu otwartego do partii Kuronia i Modzelewskiego. Cytuję. Klasa robotnicza nie może więc panować nad swoją pracą i jej produktem, nie mając kontroli nad warunkami i celami swojej pracy w fabryce. W tym celu musi ona zorganizować się w zakładach w rady robotnicze dla zarządzania przedsiębiorstwem. Dyrektora musi uczynić funkcjonariuszem podporządkowanym radzie, kontrolowanym, angażowanym i zwalnianym przez radę. Koniec cytatu. No, czyli system radziecki po prostu, dosłownie. Dalszy cytat. Dlatego konieczne jest, aby klasa robotnicza poza radami w zakładach pracy zorganizowała się w przedstawicielstwa zakółk fabrycznych w kraju, to jest w system rad delegatów robotniczych na czele z Centralną Radą Delegatów. Koniec cytatu. A teraz następny cytat. Cytuję. Aby system rad mógł stać się wyrazicielem zorganizowanej woli, zorganizowanej opinii i zorganizowanej działalności mas robotniczych, klasa robotnicza musi zorganizować się na zasadach wielopartyjności. Koniec cytatu. To jest bardzo ciekawe. Trockiści byli za systemem wielopartyjnym, w odróżnieniu od poststalinowców. Dalszy cytat. W systemie demokracji robotniczej nie może być utrzymywana w żadnej postaci policja polityczna ani armia regularna. Koniec cytatu. Bardzo ciekawe. Dalej. Proponują powszechne uzbrojenie mas robotniczych i magazyny broni, nawet maszynowej w fabrykach. Dalej, cytuję, o rolnictwie też tu jest cytat. Przyszłością rolnictwa są niewątpliwie wielkie, wyspecjalizowane i uprzemysłowione przedsiębiorstwa uspołecznione. No i wreszcie o sytuacji międzynarodowej, cytuję. Rewolucji antybiurokratycznej nie uważamy za sprawę wyłącznie polską. Koniec cytatu. No widzą Państwo, że to jest prawdziwy, komunistyczny, bolszewicki, nowoczesny materiał.
Zresztą nawiasem mówiąc, proszę Państwa, właśnie w obozie marksistowsko-leninowskim Trocki odkrył fenomen biurokracji. Z pozycji niemarksistowskich dużo głębiej tę sprawę ujął nasz Felix Koneczny w 30. latach, publikując książkę o wielości cywilizacji i również zauważył rosnącą rolę biurokracji w państwie radzieckim. Ale Koneczny nazwał to cywilizacją bizantyjską, która była rodzimą cywilizacją rosyjską, to znaczy, ściśle mówiąc, kultura rosyjska opiera się na mieszance cywilizacji turańskiej, które społeczeństwa są właściwie pułkami, armiami zorganizowanymi w celu podboju, i bizantyjskiej, gdzie biurokracja gra główną rolę klasy panującej. Ja zresztą tu znalazłem od razu wspólny język z profesorem Hassem, bo on, jak się okazało, przed wojną przerabiał dzieła Konecznego na seminariach u profesora Bujaka na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. No, ja podchodziłem do tego od strony koneczniańskiej, on od strony trockistowskiej. Wnioski nasze były zbieżne. I teraz, proszę Państwa, no jeszcze powiem nawet na marginesie, mieliśmy jeszcze jedno wspólne przedmiot zainteresowania, mianowicie badania nad masonerią, ale to inna para kaloszy. Proszę Państwa, i teraz Kuroń i Modzelewski zostali w 1965 roku skazani za komunizm, za rozpowszechnianie prawdziwego komunizmu. No jak to się ma do stereotypu, że PRL była wtedy państwem komunistycznym? Ewentualnie może się tak mieć, że dziś się mówi, że Kuroń i Modzelewski byli wtedy skazani za walkę z antysocjalistyczną, z komuną. No proszę Państwa, to jest nonsens. Jak to? W świetle źródeł ta sprawa widać, wygląda zupełnie inaczej niż o tym, co dzisiaj się mówi. Oni zostali skazani za komunizm, prawdziwy komunizm. Natomiast Czesław Miłosz, który no, znał się na rzeczy, jego życiorys jest zresztą bardzo ciekawy. Jak Państwo przeczytają taki jego jeden wiersz, który jak się czyta w pewien sposób, to wychodzi na wiersz apoteozę Stalina i Związku Radzieckiego, jak go się w innej kolejności czyta słowa, to wychodzi na polski patriotyczny antyradziecki wiersz, więc znał się na kodowaniu, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli, miał niezłą wiedzę typu dwójkarskiego od drugiego oddziału sztabu generalnego, który się zajmował wywiadem i kontrwywiadem, więc Czesław Miłosz zdiagnozował w 1968 roku bardzo precyzyjnie sytuację w Polsce. Mówi, że w Polsce od 1968 roku nie ma już żadnego komunizmu, żadnego marksizmu. W Polsce PZPR-em zawładnęli ONR-owcy. Od obozu narodowo-radykalnego, no takiej najbardziej radykalnej części obozu narodowego polskiego przed wojną. Więc ja bym tu raczej na diagnozie przedwojennego inteligenta prawdziwego się opierał, a nie dzisiejszych, już nie chcę ich nazywać po imieniu. Stereotypowników. Stereotypowników, o to będzie dobra. Stereotypistów, nazwijmy to elegancko. Więc proszę Państwa, taka była prawda. Niedawno jeden z internautów się odezwał właśnie w związku z tym i mówi, że on był wtedy też represjonowany za komunizm. No taki, co wtedy no co najmniej był ostro przesłuchiwany. Proszę Państwa, ale w 1968 roku oni wrócili do tego i czwarta międzynarodówka trockistowska 16 marca, jak trwały rozruchy studenckie, niejako zwróciła się do studentów tutaj w Polsce, solidaryzując się z nimi całkowicie. No ale proszę Państwa, na tym nie koniec. Przyszedł KOR i KOR już oczywiście nie operował żadnym marksizmem, leninizmem, żadnej wersji ani trockistowskiej, ani poststalinowskiej, ale głównymi jego aktorami byli
dawni trockiści, czy jednymi z głównych aktorów. No i proszę Państwa, jak powstał ruch robotniczy Solidarność, to trockiści również się włączyli w to i mamy tu źródłowe materiały, mianowicie mamy tu numery Walki Klas z 1980 roku. Walka Klas to był wówczas organ wydawany na powielaczu, tak? Drukowany. Tak, to był organ. To był prasa organ, wydawana przez polskich trockistów. To był organ Rewolucyjnej Ligi Robotniczej Polski, Polskiej Sekcji Czwartej Międzynarodówki. I tutaj archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej dysponujemy oryginałami tego. Nie wiem, czy IPN w ogóle tym dysponuje. Warto by się zwrócić do nich, czy oni jakimikolwiek materiałami takimi dysponują. Źródłowymi oczywiście, oryginałami. Otóż Walka Klas, numer 17 z 1980 roku, publikuje następujący tekst. To jest sierpień 80 roku, jeszcze przed układami gdańskimi. Ja cytuję. Robotnicy i młodzieży, nie może już dziś być żadnych złudzeń co do jakichkolwiek możliwości ugody z panującą biurokracją. W aktualnych strajkach powstały komisje i komitety robotnicze. Ich centralizacja na szczeblu miast, województw i kraju, budowa nowych komisji w fabrykach i zakładach przemysłowych, w których ich jeszcze nie ma, jest pierwszym krokiem niepodległości klasowej. Koniec cytatu. A więc to jest marksistowsko-leninowskie podejście do... Nie o zabarwieniu jakimś narodowym, tylko klasowym. Nie o burżuazyjno-narodowym, mówiąc w tym języku. Dalszy cytat z tego samego numeru. W tym celu Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski wzywa czytelników i kolporterów Walki Klas, aby w każdym strajku i ruchu bili się aktywnie o scentralizowanie komitetów i komisji robotniczych w skali miast, województw i całego kraju oraz o przygotowanie i zorganizowanie ogólnokrajowego Wolnego Kongresu Związków Zawodowych, który stałby się prawdziwym kręgosłupem mobilizacji mas, ich niezależnym ośrodkiem kierowniczym. Koniec cytatu. No proszę Państwa, tu mamy wyraźny plan z sierpnia, który potem Solidarność realizowała. No i Solidarności na czoło jako doradcy wybijają się znani nam trockiści. Już nie będę tych materiałów w Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej mamy więcej. No już nie będę wszystkich cytował, bo to zajęłoby za dużo czasu, ale proszę Państwa, później sytuacja się zaognia. Po tak zwanych wypadkach bydgoskich, nie chodziło pobicie przez ZOMO jednego z działaczy Solidarności, trockiści nawoływali do powszechnego strajku. I kiedy dzięki postawie w dużej mierze Wałęsy do tego strajku powszechnego nie doszło, to Karol Modzelewski podał się na znak protestu do dymisji ze stanowiska rzecznika prasowego Solidarności. Był przeciwny. On był za twardą realizacją. Czyli konfrontacją, nawet jeśli miałaby absolutnie się polać krew. On był klasowym niepodległościowcem, tak bym go nazwał. Odróżnijmy narodowych od klasowych. No i proszę Państwa, później sytuacja znowu się zaognia w jesieni 81 roku. I tutaj sięgnijmy do znowu źródeł. Otóż 11 listopada 81 roku jaki Stefan Becker, dawny komandos marcowy, który wyjechał na emigrację po 68 roku, i tam działał
no, zakładał właśnie rewolucyjną Ligę Robotniczą Polski. Był trockistowskim działaczem czwartej międzynarodówki i on 11 listopada 81 roku został zatrzymany i wydalony z Polski, bo przyjechał oczywiście wcześniej do Polski. I okazało się, że miał ze sobą elaborat zatytułowany Tezy do dyskusji działaczy ZSRR i krajów Europy Wschodniej o powrót do Lenina. No, jak słusznie ze swego punktu widzenia zauważył, władze Polski Jaruzelskiego już z leninizmem nie miały nic wspólnego. I w tym elaboracie czytamy, ja cytuję, czwarta międzynarodówka zwraca się do klasy robotniczej, do młodzieży, do działaczy i bojowników opozycji robotniczej, związkowej i demokratycznej w ZSRR, Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, w Bułgarii, w Albanii i w Jugosławii. Zwraca uwagę tu ode mnie w trend, że NRD nie jest tu wymienione, a teraz dalej cytuję. Wzywa ich do wspólnego przygotowania nowego etapu starć rewolucyjnych, jakie otworzyła polska rewolucja. Dalej, cytat. Kierownictwo Wałęsy, Kuronia, Kościoła usiłowało za wszelką cenę utrzymać ład społeczny. Równocześnie to kierownictwo przeciwstawiało się świadomie wszelkim próbom rozszerzenia robotniczych zdobyczy na inne kraje Europy Wschodniej pod pretekstem, że zamknięcie rewolucji w granicach Polski pozwoli uniknąć zbrojnej konfrontacji Kremla. Koniec cytatu. Proszę Państwa, bardzo ciekawa rzecz, burząca stereotypy prawicowców tak zwanych dzisiejszych. Otóż okazuje się, że Kuroń jest tutaj piętnowany przez trockistowską jako ugodowiec, czyli właściwie jako renegat trockistowski. Jest kierownictwo Wałęsy, Kuronia, Kościoła, jako ci ugodowcy. Bardzo ciekawa rzecz. Burzy stereotyp modny dzisiaj w różnych opracowaniach i propagandowych, i niby historycznych, że to Kuroń był tym najostrzejszym. Okazuje się, że wcale nie. Zresztą, jak nie czytałem jeszcze tej najnowszej książki Zyzaka, ale jeden z seminarzystów moich, który przeczytał w całości, twierdzi, że najciekawsze tam jest to, o czym krytycy milczą. A mianowicie Zyzak tam pisze o Modzelewskim jako głównym niepodległościowcu. No ale tu trzeba zauważyć, że to był niepodległościowiec klasowy, a nie narodowy. Bo to są dwa rodzaje niepodległości. Proszę Państwa, teraz walka klas w numerze z 25 września na zjazd Solidarności. Dysponujemy oryginałem tego numeru, znaczy dysponuje Archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej. No tutaj proszę bardzo, cytuję. Po roku poszukiwań, bezpłodnego szamotania się i daremnych prób rozwiązania podstawowej sprzeczności między interesem klasy robotniczej i interesem rządzącej biurokracji w ramach Polski, w ramach narodowych, pierwszy zjazd delegatów NSZZ Solidarność podjął próbę wyjścia z błędnego koła, próbę przerwania okrążenia. Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej jest zaledwie pierwszym krokiem w tym kierunku. Wyznaczono jednakże drogę, jedyną drogę, jaka istnieje, by przeciwstawić się polityczno-militarnej kontrrewolucji biurokratycznego aparatu Kremla. Innej drogi nie ma. Więc widzimy, że tu koniec cytatu, że Stefan Becker przywiózł dalszy ciąg instrukcji. No, 3 grudnia 81 roku, 10 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, obywatel hiszpański Franco Raber José Luis przywiózł do Polski uchwałę programową trzeciej konferencji rewolucyjnej Ligi Robotniczej Polski, sekcji czwartej międzynarodówki, w której czytamy między innymi cytaty, bo najwięcej mówią źródłowe cytaty. Pierwszy zjazd Solidarności był decydującym zwrotem w rozwoju rewolucji politycznej od sierpnia 80.
Trzecia konferencja RLRP oświadcza otwarcie wobec całej klasy robotniczej i narodu uciskanego. Starcie jest na dziś, nie na jutro. Trzeba się do niej przygotować świadomie i otwarcie. Starcie w Polsce będzie zatem pierwszą wielką bitwą rewolucji europejskiej, która dojrzewa na całym kontynencie w przyspieszonym tempie. To pierwsze starcie otworzy nowy historyczny etap wielkich wstrząsów społecznych w Europie, konwulsyjnych kryzysów politycznych, wojen domowych i rewolucji. Gorączkowe negocjacje wokół utworzenia Rady Porozumienia Narodowego Jaruzelski-Glemp-Wałęsa są rozpaczliwą próbą ratowania władzy PZPR, przywrócenia jakiejś formy pokojowego współżycia, solidarności z biurokracją stalinowską. Jest to próba spóźniona. Jeszcze Rada nie została zmontowana, a już jej los jest przesądzony. Zbankrutuje sromotnie wzorem poprzednich kombinacji jedności narodowej. Słowo jedności narodowej jest w cudzysłowie. A dalej cytuję. Nie jest już możliwe jakiekolwiek współżycie solidarności z władzą PZPR. Solidarność musi zmienić program walki i kierownictwa. Przeciwstawić się polityce jedności z władzami zakrawającej coraz bardziej na zdradę, przejąć w pełni inicjatywę polityczną i doprowadzić do końca zapoczątkowany na zjeździe gdańskim zwrot, tak aby przygotować się do obalenia PZPR i przejęcia władzy państwowej przez ludzi pracy, przez rady robotnicze. Żaden przywódca Solidarności nie może uczestniczyć lub też kryć w jakiejkolwiek formie frontu porozumienia narodowego, to jest frontu ocalenia PZPR. Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski wzywa wszystkich ludzi pracy, wszystkie radykalne prądy, działaczy KPN, którzy od zjazdu Solidarności usiłują przeciwstawiać się próbą wmontowania Solidarności do porozumienia narodowego z PZPR. Przygotujmy razem w otwartej, braterskiej walce politycznej wspólnie z czwartą międzynarodówką otwarty kongres założeniowy RRPP, czyli Rewolucyjnej Robotniczej Partii Polski. Wyjaśnijmy wspólnie program takiej partii, metody zorganizowania zwycięskiej rewolucji politycznej w Polsce, w ZSRR i w całej Europie Wschodniej. Program walki o socjalistyczne Stany Zjednoczone Europy. Koniec cytatu. A dalej, następny cytat. Całe przygotowanie polityczne klasy robotniczej do nieuchronnego starcia koncentruje się dziś w walce o wolne wybory, z wolnością partii politycznych. Wyłącznie rząd robotniczy, rząd odpowiedzialny wyłącznie przed Solidarnością jest w stanie zagwarantować takie wolne wybory, obalając policyjny reżim PZPR. Na pierwszym zjeździe Solidarności Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski walczyła wokół trzypunktowego programu minimum wyjścia z kryzysu. Dwukropek. Po pierwsze, niepodległość Polski. To jest przede wszystkim prawo Polski do wycofania się z Układu Warszawskiego. Po drugie, wywalczenie wszystkich swobód demokratycznych, zwłaszcza wolność partii politycznych oraz rozwiązanie sił represyjnych MO, SB, ZOMO i ORMO. Trzecie, kontrola robotnicza nad produkcją i całą gospodarką planową. Koniec cytatu. No jeszcze może dwa cytaciki. Trzecia konferencja postanawia również wyznaczyć publicznych rzeczników czwartej międzynarodówki w Polsce. Trzecia konferencja RLRP oświadcza, że czwarta międzynarodówka jest gotowa do przejęcia odpowiedzialności za walkę o władzę robotniczą i o obalenie biurokracji stalinowskiej. Czwarta międzynarodówka wzywa ludzi pracy do masowego wstępowania w jej szeregi. Koniec cytatu. No właśnie, proszę Państwa. To są materiały źródłowe, które były kolportowane i które, jak wykazały następne wypadki, były w Solidarności coraz bardziej popularne. No bo pamiętajmy, że Solidarność do końca formalnie uznawała kierowniczą rolę PZPR, uznawała system sojuszów, czyli
Układ Warszawski i socjalistyczną własność środków produkcji, czyli tą własność, którą trockiści nazywali biurokratyczną własnością środków produkcji. I na kongresie, na tym pierwszym zjeździe Solidarności w jesieni 81 roku nie usunęła tego, chociaż trockiści nawoływali do tego, żeby usunąć po prostu z programu Solidarności ten, powiedzmy, wtręt o uznawaniu kierowniczej roli PZPR i tak dalej. No ale tutaj, jak widzimy, coraz większe wpływy mieli trockiści. I właśnie organ czwartej międzynarodówki w swoim numerze, w walce klas 25 września 81 na ten temat się wypowiada. Może ja tutaj taki cytat dam. Artykuł nosił tytuł "Wykreślić i co dalej", bo trockiści uważali, że trzeba ten ze statutu, z programu Solidarności usunąć ten uznanie kierowniczej roli PZPR. I tutaj jest cytat z artykułu Walki Klas. Cytuję. Podczas pierwszej części obrad pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność reprezentant Gdańska J. Sobieszak zaproponował wykreślenie preambuły statutu ustępu o przewodniej roli partii. Uważamy, że ta propozycja jest ze wszech miar słuszna. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na konsekwencje podobnego kroku. Po prostu prawa rewolucji i wszelkich przewrotów społecznych są jednakie. Nikt nie oddaje władzy dobrowolnie. Trzeba ją odebrać siłą lub zrezygnować z dochodzenia swoich praw. Gdyby propozycja ta została przyjęta, wówczas ulega zasadniczej zmianie sytuacja związku. Równa się to wypowiedzeniu wojny Solidarności przez PZPR i natychmiastowe przygotowanie do obrony jest nieodzowne. Statutowe ograniczenie uzależnienia od PZPR zostanie usunięte i tym samym Solidarność stanie wobec istniejącej konstelacji przeróżnych nurtów i prądów politycznych płynących w łonie związku. Koniec cytatu. Proszę Państwa, Solidarność jako taka była tylko związkiem uznającym kierowniczą rolę PZPR-u, natomiast jako taki związek miała funkcje rewindykacyjne. Ale rewindykacje były skierowane do PZPR-u. Natomiast w związku z tymi żądaniami rewindykacyjnymi, a w programie Solidarności żadnych punktów dotyczących niepodległości ani klasowej, ani narodowej nie było. Ale Solidarność była terenem walki politycznej. Walczyli trockiści, walczyli postpiłsudczycy z KPN-u, walczyli narodowcy, a konkretnie Liga Narodowo-Demokratyczna i to jest wszystko. I walczyły też jeszcze służby agenturalne PRL-u. No służby specjalne po prostu starały się kontrolować Solidarność. Niejako wypełniając swoją agenturę, misję. Ale coraz bardziej w 81 roku traciły tą kontrolę. Czyli to, co my jednym wyrazem nazywamy pierwsza Solidarność, jest znów bytem złożonym. Oczywiście. Czyli sam stereotyp, czy sam wyraz jest mało diagnostyczny, bo oczywiście. Trzeba pytać, jakiej opcji działacze Solidarności. To jest stereotyp propagandowy, który należy do podstawowych stereotypów współczesnej propagandy i legendy założycielskiej tak zwanej III RP, ale to z nauką i z prawdą nie ma prawie nic wspólnego. Ja operuję tutaj źródłami różnymi, już pomijam źródła narodowe, bo narodowcy też walczyli o wpływ na Solidarność, też pewne wpływy mieli, też się do tych spraw ustosunkowywali, ale ja tu teraz pomijam to. Proszę Państwa, i tutaj jest bardzo ciekawy artykuł w tym zjazdowym numerze Walki Klas 25 września
1981 artykuł Marka Kantora pod tytułem Walka o władzę robotniczą równa się prowokacja? Znak zapytania. To jest źródłowe stwierdzenie, jakie wpływy mieli trockiści. Sami o tym piszą. Oryginał tego numeru jest w archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej. Proszę posłuchać. W czasie pierwszej tury zjazdu Solidarności, pisze Marek Kantor, kilku działaczy i delegatów sprzedawało w kuluarach walkę klas i rozdawało odezwę RRP, czyli Rewolucyjnej Ligi Robotniczej Polski, a teraz cytuję dalej, na rzecz Frontu Jedności o rząd odpowiedzialny przed radami robotniczymi. Ktoś w prezydium powiedział do mikrofonu, że to prowokacja. Demokracji robotniczej w Solidarności nie zbuduje się nigdy, tolerując podobne metody. Walka klas, pisze Marek Kantor, i polityka RRP jest znana od sierpnia w coraz szerszych kręgach Solidarności. Jest masowo czytana i dyskutowana. Jej propozycje, zwłaszcza walka o obalenie władzy stalinizmu i o władzę rad robotniczych, zyskują jej coraz więcej zwolenników, a także i wrogów. Ale gdy niektórzy przywódcy frakcji Wałęsy, a nawet i KOR usiłują uniknąć jawnej, otwartej konfrontacji politycznej z czwartą międzynarodówką, rzucając oszczerstwo na temat prowokacji, to wówczas sprawa dla robotników Solidarności staje się niezmiernie poważna. Nie pozwolimy, by próbowano na domiar właśnie stalinowskimi metodami odebrać wolność słowa tym, którzy odrzucają politykę dialogu z władzą i walczą o zbudowanie robotniczej partii rewolucyjnej. Koniec cytatu. Proszę Państwa, to jest to. To jest materiał źródłowy z epoki. Zresztą dla portalu udostępnię te materiały źródłowe i będą Państwo mogli zobaczyć te artykuły w oryginale z walki klas. No i proszę Państwa, tu widzimy, jak obecna i propaganda historyczna i nauka historyczna w dużej mierze jest fałszywa, operuje fałszywymi stereotypami. Mówiąc brutalnie, jest zakłamana. Przecież proszę patrzeć, wtedy prawdziwymi komunistami byli trockiści. Jedynymi. PZPR już z komunizmem dawno zerwał. To była partia, którą może trochę przesadnie, ale w tej przesadzie jest poważne ziarno prawdy. Czesław Miłosz ocenił jako partię ONR-owską, czyli posttendencką. Może to trochę upraszcza, bo w PZPR-ze były co najmniej trzy skrzydła. Było skrzydło polskie, było skrzydło antypolskie, i był oportunistyczny środek, który wszelkie idee miał gdzieś. Czyli karierowiczostwo. Zwyczajne karierowiczostwo. Oczywiście ten środek był najliczniejszy, ale walka wewnątrz PZPR toczyła się między skrzydłem polskim i antypolskim. I ta walka nadal trwa. W każdej z obecnych partii takie skrzydła można wyróżnić, ale to już byśmy wkraczali w aktualną politykę. Ja nie chcę się tym w tej chwili zajmować. Natomiast, proszę Państwa, na materiałach źródłowych dopiero okazuje się, jak to wyglądało naprawdę w tej Solidarności. Jakby Państwo jeszcze zobaczyli materiały narodowe, a konkretnie na przykład Komitetu Samoobrony Polskiej, który był, że tak powiem, klonem Ligi Narodowo-Demokratycznej, to by Państwo zobaczyli, jak również narodowcy walczyli o wpływ na Solidarność i jak oceniali również wpływy trockistów. Ale nie o to mi w tej chwili chodzi, dlatego że w kontekście poststalinowskich metod, jakie tutaj trafnie nazwali trockiści w walce klas, chodzi mi tylko o to, że w
tej chwili wśród naszych propagandystów i naukowców dominują ludzie posługujący się metodami poststalinowskimi, nazwijmy to po imieniu. I trockiści, którzy te sprawy mają bardzo dobrze zbadane, ich po imieniu nazwali. Czyli możemy powiedzieć, wychodząc jako przyczynek nad dyskusja nad doktoratem pana prezydenta, że problem jest o wiele szerszy i o wiele głębszy. I tutaj, jeśli chodzi o środowiska naukowe, trzeba poddać weryfikacji dorobek naukowy, a nie łatki polityczne. Natomiast wnioskiem z naszego spotkania, szczególnie do młodych, czy studentów, czy pracowników naukowych, nauk humanistycznych, historii, czy polonistyki, chociażby dzieł literackich po 1945 roku, bazujmy na źródłach, a nie na autorytetach. Tak, i tą sentencją by wypadało zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Pięknie, dziękuję panu docentowi za poświęcony czas z podzieleniem się myślami, a szczególnie przytoczeniem źródeł. Państwu dziękujemy za zapoznanie się z tym materiałem i myślę, że jest to materiał do krytycznego, samodzielnego przemyślenia i rozpropagowania jako być może przyczynek do dyskusji nad tworzeniem prawdziwych polskich naukowych kadr, bo potencjał jest duży. Dziękuję ślicznie.